Witajcie moi drodzy, witam was w kolejnym filmiku. Jestem razem z Tedem. Dzień dobry. Dzisiaj witam was we vlogu, czyli będziemy zwiedzać. A co będziemy zwiedzać? Jedziemy dzisiaj do Belgii, do Gand. I mega się cieszę, ponieważ to będzie mój pierwszy raz w Belgii. Jestem mega ciekawa, jak to miasto, czyli Gand, wygląda i ogólnie jaka jest Belgia. Jedziemy tam z naszymi znajomymi, czekamy na nich właśnie w samochodzie. I zanim jeszcze pojedziemy do Belgii, to jedziemy zobaczyć kotki. Oni będą adoptować kotka. I mam nadzieję, że tylko oni będą adoptować kotka, a my będziemy tylko cichymi obserwatorami. No ale jak będzie, to zobaczymy, bo Ted bardzo chciałby mojego kotka. Tym chyba mam t-shirto. A ja myślę, że wystarczy to, co mamy. Więc zobaczymy. Zapraszam was do oglądania vloga. Mam nadzieję, że zobaczymy wiele ciekawych rzeczy i już widzę naszych znajomych, że wychodzą z klatki. Miał być kotek i jest kotek nie nasz, ale co mamy nagłaskane, to nasze. Śliczna jest. Hejo, więc jesteśmy już w Gandawie. Sprawdziłam specjalnie w Google'ach, jak to miasto nazywa się po polsku. No i jest to Gandawa. Wcześniej te przebitki, które widzieliście, to były kotki, więc moja była współlokatorka zdecydowała się wziąć jednego kotka. My byliśmy tak blisko od wzięcia też innego, ale jak wzięłam jednego na ręce, to po prostu zaciągnął mi koszulę i stwierdziłam, że nie jestem gotowa na tego typu rewelacje w domu. Więc po prostu pozostaliśmy obserwatorami, tak jak chcieliśmy na początku. Później udaliśmy się do restauracji. To był taki bufet, płaci się raz, 20 euro około za osobę. Można wziąć co się chce, owoce morza, sushi, mięsa, no po prostu wszystko co chcecie. No i teraz dojechaliśmy do Gand i sobie zwiedzamy, zjedliśmy pyszne gofry i będziemy chodzić, patrzeć co tu jest ciekawego. Smaczne? Om nom 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 nom. Zobaczcie, jak tu jest ładnie, nawet jak nie ma pogody. Rozpadało, więc kontynuujemy naszą turystykę barową. Teraz przestało na chwilę, ale zaraz znowu zacznie. Więc przemieszczamy się gdzieś, gdzie możemy zjeść frytki belgijskie, ponieważ jesteśmy prawdziwymi turystami i jemy wszystko to, co belgijskie. Jesteśmy teraz nad jakimś kanałem. Jest super i jeśli chodzi o Gandawę, to na razie mogę powiedzieć, że jest to miasto z mnóstwem pubów, kawiarni, więc jeżeli przyjeżdżacie tutaj, to przyjeżdżajcie na świeżo, na czczo, bo tutaj po prostu można się zatrzymywać co 2 minuty i albo pić piwo, albo jeść pyszne rzeczy, albo pić kawę. No po prostu jest mnóstwo fajnych miejscówek, gdzie można sobie usiąść. Można sobie usiąść też tutaj nad wodą właśnie. I coś, co mnie zdziwiło dosyć mocno, jest to, że jest mnóstwo kościołów. Na przykład tu jest jeden kościół, tu jest drugi kościół. I tam dalej jest jeszcze jeden kościół, więc jest mnóstwo kościołów, ale no, na to jest fajne. A tutaj możecie zobaczyć najwęższy dom świata. No i on został zbudowany tak dlatego, że kiedyś płaciło się podatki od szerokości fasady
Więc ktoś sobie poradził tak, że zbudował mega, tak jakby głęboki dom, a bardzo wąski. Znaleźliśmy miejscówkę, w której podobno są najlepsze frytki w Go. Możecie sobie zobaczyć ceny. Małe opakowanie 2 euro, duże 2,20 i różne sosy, za które też się płaci osobno. Teraz przekonamy się, czy są dobre. To jest taka niepozorna budka, ale podobno znana bardzo dobrze miejscowym i turystom. Nasza baguette de frites z majonezem. Dobre. Takie jakby mega tłuste. Nawet bez tego majonezu są mega tłuste. Spoko, ale szczerze mówiąc, szału nie robią. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est les meilleures frites que t'as mangé dans ta vie? Tak, tak dobrze. A oui? No ok, moi je pas. Zobaczcie, jesteśmy teraz na takim placu i tutaj są światła, które są połączone z oddziałem tym, co się rodzą dzieci macierzyńskim i za każdym razem, kiedy rodzi się nowe dziecko, te światła na tym placu migają i jest to stara tradycja, kiedyś jak było więcej śmierci niż urodzin, to właśnie, żeby dać nadzieję społeczeństwu, światło się świeciło, kiedy nowe dziecko się urodziło, no i to nie czuję, że rymuje. No i ta tradycja pozostała i jest to nawet napisane tutaj na dole na tabliczce. Moi drodzy, podsumowując, Gandawa to piękne, małe miasto, niedaleko od Lille, bo godzinę drogi samochodem. Jest tutaj mnóstwo barów, mnóstwo kościołów, mnóstwo pięknych średniowiecznych budynków, które warto zobaczyć. My na pewno tutaj wrócimy, bo dzisiaj nie byliśmy nastawieni na takie typowe zwiedzanie, tylko bardziej na spacer, na chill i właśnie korzystanie z knajpek i poznawanie kultury gastronomicznej, powiedzmy. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. My już wracamy do domu i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!